War never changes. Witam serdecznie, witam wszystkich postapokaliptycznych podróżników. Kochani, pora kontynuować od tego momentu, w którym ostatnio zakończyliśmy wspólny przekaz. Pora rozpocząć kolejną, wielką, wspólną przygodę, której myślę nigdy nie zapomnicie i zmieni ona całkowicie wasz pogląd na gry, RPG. Myślę, że jeszcze bardziej pokochacie postnuklearny klimat, zrozumiecie sukces poprzednich części. No i przede wszystkim zobaczycie, jak kiedyś w fantastyczny sposób budowało się klimat. No to co, to jedziemy. Magiczny przycisk. Wielka chwila dla Roya, wielka chwila dla YouTube'owskiej społeczności polskiej. Intro. Ha, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one. The process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe, okay? Tak, wiem, że macie zaraz przed oczyma Trójkę albo New Vegas. Tak to wyglądało na początku. Włas otworzył mi oczy na piękno gier komputerowych. Także rozumiecie, co oznaczała dla takiej osoby Trójka New Vegas, kiedy miało się możliwość pokosztowania chociażby tego intra z perspektywy właśnie FPP, TPP, kto tam wolał. Gracz czuł się bezpośrednio w środku tego, co kiedyś pokochał i kocha do dzisiaj. Więc tak, kochani, tak wygląda gra. Tak, jesteśmy już w grze. Dokładnie. Zanim zaczniemy normalnie grać, obadajmy sobie, co my tu dokładnie mamy. Pod literką I mamy inwentarz. Oczywiście mamy tutaj mini skrót naszych statystyk, naszej wytrzymałości na konkretne elementy naszego pancerza. Czyli wiadomo, mamy tutaj ilość punktów właśnie pancerza, punkty wytrzymałości, czyli nasze życie, nasz health. Wiadomo, współczynniki główne, które ustawiliśmy sobie podczas kreacji w odcinku poprzednim. I tutaj właśnie różnego rodzaju procentowo-liczbowe określenie wytrzymałościowe na takie elementy obrażeń jak wybuchy, plazma, ogień, laser i oczywiście obrażenia konwencjonalne typu właśnie ołów. Tutaj mamy okienko na pancerz, tutaj mamy okienko na pierwszą broń główną i tutaj na drugą broń główną. Przenosimy sobie pistolet. To jest pistolet. Drugim przyciskiem myszki wybieramy sobie jakby taki panel interakcji z danym przedmiotem. Tutaj lornetki oczywiście symbolizują możliwość przeczytania, czym ten pistolet jest. Także jak widzimy, znajomy pistolet właśnie z Falloutów. Ja będę się często odwoływał do Falloutów właśnie tych najnowszych, że tak powiem. Albowiem ich odpowiedniki 3D macie właśnie w tych wymienionych grach. Tutaj jest oczywiście wszystko na zasadzie płaskiej grafiki. To jest Colt 6520, typowy, podstawowy oręż, krótka broń palna, schodząca w skład umiejętności broń palna 10 mm. Czy naładowany? No, dajemy całość w tym momencie, załadowujemy
pistolet, o czym świadczy bardzo klimatyczny dźwięk przeładowania. Tutaj mamy wytrychy, które przydadzą nam się nieraz, apteczka. Każde użycie to są zawsze jakieś punkty doświadczenia. Także to jest to, co kocham. Wszystko tutaj przynosi jakiś switaśny expik. Do drugiej broni dajemy sobie nóż. I dajemy... OK. Tu jest tak zwane narzędzie tool. Bardzo przydatna sprawa. Przekonacie się o tym już za niedługo. Dajemy... OK. Skillbox. Nie Skrillex, ale Skillbox. Tutaj będziemy używać konkretnych umiejętności w zależności od sytuacji, która wymaga tego bądź tamtego. Oczywiście przyciskając na przykład jedynkę, skradamy się. Przyciskając dwójkę, no to wiadomo, otwieramy. Bardzo często będziemy używali właśnie kradnij, pułapki. Głównie kradnij, pułapki. Tak jak mówiłem w poradach, przepraszam, ogólnych, klikamy, z reguły klikamy jedynkę i czwórkę. Czyli jedynka, czwórka, zmienia się kursor, kradamy, okradamy kogoś od tyłu. No ale tyle, jeśli chodzi właśnie o właśnie naszego skill boxa. Dobra, nie musimy się tutaj akurat skradać. Także tak jak mówię, tu mamy ekwipunek. Na razie nie mamy żadnej konkretnej zbroi, pomijamy ten element. Aha! Bardzo ważny przycisk to jest dynamiczna zmiana broni w czasie rzeczywistym. Nie kosztuje to nas żadnych punktów akcji, do których zaraz przejdziemy. Zaprezentuję Wam właśnie system turowy. Tutaj mamy opcje. Jakby ktoś pytał, będziemy grać na minimalnej trudności gry i minimalnej trudności walki. Wiadomo, no to nie gram sobie sam, gram dla Was. Ten materiał ma głównie na celu być poglądowym przekazem, który ma Was, powiedzmy, zauroczyć, zaintrygować wspaniałością, majestatycznością, epickością, legendarnością, kultowością właśnie tej gry. Brutalność oczywiście na maksa, obrys celów podczas walki nam się przyda. By nie było za długo, tempo animacji walk właśnie w systemie turowym dajemy maksymalnie. Tutaj są wedle uznania elementy. Napisy, bieg zawsze, wiadomo, bez zbędnych, powiedzmy, no, przestojów czasowych. Obelgi lubimy, komandy bojowe mogą być długie, najwyżej potem damy na zwięzłe. Never mind. Tak to wygląda. Oczywiście, tutaj mamy mapę obszaru. Dajemy sobie na high. No to, nie mamy jeszcze detektora skaneru, to mniejsza z tym, o tym będzie potem. Taka mapka, ona może nie jest jakoś super czytelna, no ale wiadomo, to jest wszystko magia zdezelowanych urządzeń, które dzięki Bogu działają. Cały ten system nazywa się klimatycznie tak zwanym Pip-Boyem 2000. Pip-Boye chyba 3000 znamy od Fallouta 3, także wiemy, o co dokładnie chodzi. Pipi, czyli nasz Pip-Boy. Tutaj znajduje się tak zwany budzik. No, nie można odpoczywać w lokacjach zamkniętych. W lokacjach otwartych można oraz nie tam, gdzie są przeciwnicy. Standardowo chociażby znamy ten system ze Skyrima. Drobna notka. Tak jak widzicie, system pozyskiwania wody w naszej krypcie uległ uszkodzeniu w celu jego naprawy, a tym samym uratowanie mieszkańców naszego schronu, krypty 13. Mamy za zadanie odnaleźć właśnie wspomniany hydroprocesor, czyli water chip. Na wykonanie tej misji mamy dokładnie 150 dni, ale spokojnie, bez obaw jednak, wbrew pozorom jest to dużo czasu. Dodatkowo w mieście Hub będziemy w stanie z odpowiednią opłatą oczywiście wysłać do swojej krypty zapas wody, co bezpośrednio przedłuży egzystencję jej obywateli o dodatkowe 100 dni. Także spokojnie, taki pakiet bezpieczeństwa będziemy mogli sobie w stanie wykupić w swoim czasie. Droga do realizacji zadania nie będzie łatwa. Czeka Was wiele wyzwań, niebezpieczeństw. Jednak zacznijmy sobie oczywiście od początku. Tutaj mamy status właśnie w automapy, archiwum, gdzie będziemy sobie mogli różne, powiedzmy, takie audio logi, dyskietki, wpisy przeglądać. Dobrze. OK, więc tak, znajdujemy się w pierwszej poważnej jaskini, bezpośrednio łączącej włas do naszej krypty 13 z wyjściem na świat. Więc tak, wiadomo, zaraz przy wejściowym włazie do krypty musimy sobie przeszukać to ciało. Klikamy drugi przycisk myszy, pokazuje się łapka, ale gdy przytrzymamy, o, musimy przytrzymać lewy przycisk myszy i po prostu poruszamy się po możliwych okienkach. Interakcja, obadanie,
tu mamy zawsze, że tak powiem, dynamiczną opisówkę tego, co wykonujemy na ekranie. Ja w ogóle, taka kolejna ciekawostka, bez BDR-aczu właśnie ciekawostkami w świecie tej gry. Ja rozpoczynałem przygodę z tą grą oczywiście po angielsku. Te gry były bardzo długo niespolonizowane. To właśnie był symbol tych gier, które przyczyniały się do poprawy, do rozbudowania wiedzy, znajomości z zakresu języka obcego, tutaj angielskiego. Także ja wielokrotnie, ja bardzo długo grałem w Fallouty, bo często byłem zmuszony, powiedzmy, siedzieć ze słownikiem na kolanach, by móc wiedzieć, co zrobić dalej, jak rozwiązać quest. Także to jeden z pierwszych właśnie plusów Fallouta było to, że uczyło się angielskiego poprzez zabawę, jaką było właśnie obcowanie z tym fantastycznym tytułem. Jak widzicie, zostaliśmy zaatakowani przez szczura. W tym momencie weszła w system turowy, co widzimy tutaj. Jak widzicie, tu się przerzucamy. Na razie nie będziemy marnować ołowiu, albowiem dokładnie w tej jaskini znajduje się 19 szczurów. Za każdego powinniśmy dostać po 25 punktów doświadczenia. Nie będziemy marnować amunicji na szczury. W tym celu, powiedzmy, wesprzemy się nożem. Czyli przerzucamy. Tu mamy kilka możliwości. Drugim przyciskiem myszki zmieniam sobie na pchnięcie albo wymach. Spróbujmy sobie na pchnięcie. Klikamy lewym tym razem. Nasze najbliższe cele zostają w tym momencie podświetlone. Gdy nacelujemy, widzimy procentowe prawdopodobieństwo hita, czyli po prostu tego, czy uda nam się uderzyć, czy nie. Spróbujemy. Nie. Oczywiście każdy cios kosztuje nas odpowiednią ilość punktów akcji obrazowaną za pomocą tych jaskrawo-zielonych lampek. Wykonałem teraz cios niecelny. Jak widzicie, mogę wykonać 5 uderzeń. Spróbujemy. Dostał za 2 punkty wytrzymałości. Padł. Gra kończy się i my zyskujemy 25 punktów doświadczenia. Także jak widzimy, to jest bardzo przydatne okienko. Tutaj rejestrujemy wszystko, co dzieje się na ekranie. Ok, ale nie wzięliśmy w końcu z tego trupa nic. Teraz co zrobimy? Bierzemy amunicję. Niestety nie ma tutaj przycisku weź wszystko, który to przycisk został wprowadzony w dwójeczce. No ale nie ma rady, mówi się trudno. Dobra, więc tak. Jedziemy dalej. Zostaliśmy zaatakowani. Szczur nie trafił nas. Bardzo ładnie. Także reasumując, po rozwaleniu wszystkich 19 szczurów, po 25 punktów doświadczenia, powinniśmy uzyskać dokładnie 475 punktów doświadczenia. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. O, otrzymaliśmy teraz obrażenia w wysokości 2 punktów. Pad kolejny, przechodzimy do następnego. Oczywiście, gdy zostaną nam jakieś punkty akcji, a nie będziemy chcieli ich wykorzystać, bądź nie będziemy mogli ich wykorzystać, dobrze jest kliknąć na przycisk walka. W tym momencie standardowo dostaniemy odpowiedni boost proporcjonalnie do ilości, że tak powiem, zaoszczędzonych punktów, boost do właśnie klasy pancerza. Jedziemy dalej. Czyli taki typowy defense. No coś, kurde, świetnie unika moich ciosów ten szczur. Spróbujmy właśnie wymach. No. Czasem tak, wiadomo. Okej.
Pomyliłem się. Trzeba kliknąć turę, jeśli chcemy boosta właśnie do naszej klasy. Przyciskiem walka kończymy daną turę. Wszystko zostaje podsumowane właśnie tutaj w okienku. Sprawdzamy. Okej. Albowiem wszędzie gdzieś tu mogą właśnie znajdować się jakieś dodatkowe przedmioty, ukryte rzeczy. Dawno nie grałem, muszę sobie też trochę poprzypominać, co i jak to było. Tu jest oczyszczone ładnie, bez pustych przelotów. Zresztą znacie mnie doskonale, wiecie, jak bardzo cenię sobie exploring, jak dużo fanu on mi daje. Okej. Dajmy sobie właśnie turę. Wiadomo, dostaliśmy tutaj boosta, ale nikt, powiedzmy, nas nie zaatakował. Myślałem, że ten nas zaatakuje, nie wyszło, ale nieważne. Nic się nie stało. Pięknie. Okej. Ładnie. Jedna tura. Tutaj widzimy, wiadomo, ile punktów ruchu będzie nas kosztowało przeniesienie się w dane miejsce. Tutaj muszę zużyć wszystkie, żeby dostać się tu. Także bardzo ważna jest tutaj odpowiednia kalkulacja szachisty, nazwijmy to. Wiadomo, że jeśli przesunę się w to miejsce na piątkę, będę mógł wykonać jeszcze dwa ruchy ataku, tak to nazwijmy. No, nie wyszło. Damy sobie na turę. Okej. Oj, nieładnie, ale na szczęście uniki weszły. Ten padł, okej. Właśnie to jest to. To kocham w Falloutie, czyli te początkowe... Te, taki etap, wiadomo, od zera do bohatera, gdzie w sumie najciekawszy chyba dla mnie we wszystkich RPG-ach jest ten etap zera, gdzie właśnie wojujemy nożykiem, bez zbroi w ogóle, z jednym steampakiem. W ogóle steampaki są odpowiedniki właśnie takich RPG-owych fiolek z życiem. Magii w tej grze nie ma, many. Nie przejmujcie się. Ale wszystko opiszę wam w swoim czasie, kiedy będzie to uzasadnione po prostu z punktu widzenia materiału i tego, co dzieje się na ekranie. Okej, zostały nam jeszcze dwa, trzy, dobra. Okej, brakło, tura. No. Czasem pomaga przejście troszeczkę pod inny kąt. Okej, os. Jedziemy dalej. Czy ktoś nam tu jeszcze został? O, tak. Dobra. No proszę, zadziałało. Elegancko. Taka przysłowiowa cisza przed burzą, eliminacja w sumie stosunkowo łatwych przeciwników, nie stanowiących specjalnego wyzwania. Z tego co pamiętam, tutaj nie było nic do zebrania, ale mogę się mylić. Często właśnie trzeba przeszukiwać różnego rodzaju właśnie tego typu kości. Lubią się
ich wnętrzach ukrywać właśnie różne przedmioty, głównie amunicja różnego rodzaju. Dobra, trochę HP nam zeszło, także spróbujmy skorzystać z pierwszej pomocy. Jestem ciekaw, czy nam to w czymś pomoże. O, udało się. Wyliczyliśmy sobie dwa punkty punktów wytrzymałości dzięki umiejętności szybkiego pierwszej pomocy, przepraszam, za co dostaliśmy 25 punktów doświadczenia. Pysznie. Tutaj, wiadomo, przenosimy się do ekranu naszej postaci. Tutaj będziemy levelować, ulepszać i tak dalej. Póki co, tutaj mamy wypisane na razie cechy i profity, czyli perki, które będziemy zdobywać w miarę awansowania na kolejne poziomy doświadczenia. Karma, czyli falloutowa reputacja. Oraz zabici. Myliłem się, jednak było 20 szczurów, nie 19. Dobra. Okej. To była pierwsza lokacja pod otoczką, płaszczem której myślę, że udało mi się przemycić kilka istotnych dla Was informacji. Znów wszystko na zasadzie oswojenia się przede wszystkim z interfejsem i elementami sterującymi. Jak widzimy, tu już zostaliśmy roczeni kolejnym klimatycznym wpisem. Na zachodzie widzisz światło dzienne. Po raz pierwszy w swoim życiu patrzysz na świat zewnętrzny. Czyli w następnym odcinku Roy Playing Old Games doświadczymy tego samego efektu, co w Falloutie trójce, gdzie wreszcie otworzył się włas, a naszym oczom ukazały się świetliste, palone, brutalnym słońcem pustkowia. Kochani, dziękuję Wam za uwagę. Widzimy, słyszymy, czujemy się już za niedługo. Niech Fallout będzie z Wami. Dziękuję za uwagę. Royal out.